Pozostajemy w temacie wyborów, bo to już ostatnia prosta przed drugą turą. Dlatego po raz kolejny zapytaliśmy Raciborzan, czy wezmą udział w niedzielnych wyborach i przy którym z kandydatów zaznaczą krzyżyk. Dzień dobry, wybiera się pani na drugą turę wyborów? Wybieram, ale jeszcze nie jestem zdecydowana. O, jak najbardziej. Nie wiem, pewnie tak. Oczywiście, no jak każdy Polak powinien. Wybieram się. Oczywiście. A kandydata pan już wybrał? No oczywiście, że tak. Ten sam co w pierwszej. Jeszcze nie jestem do końca przekonany, ale... Mam jakieś tam swoje typy. Andrzej Duda. No, a prezydent to Dudy. Dał nam, wie pani, tyle lat pracowałam, że złotówki od nas żadnego nie dostałam, od niego dostałam. No bo jest dobry dla społeczeństwa, dla rodzin wielodzietnych. Pewnie, że tak, Duda. A dlaczego Duda? Chroni rodziny, tu nie chodzi o 500+, ale nie chcemy mieć karty LGBT tutaj i edukacji wczesnej. Dzieci na pewne tematy. Uważam, że jest dobrym prezydentem i chciałabym, żeby jeszcze miał szansę na kolejne lata, żeby tutaj decydować o naszych losach. Wybierają się państwo na drugą turę wyborów? Jesteśmy ze zagranicy. Tak szczerze, jeśli miałbym tak wybierać z tego, wybierać to mniejsze zło, bo na temat pana Dudy ze względu na swoją orientację, to mam bardzo złe zdanie. Po tym, co wyprawia i po tym, jak okrada nasze państwo, no to już, jak powiedziałem, jak już wybiera się te mniejsze zło, to już wolę rzeczywiście celować Trzaskowskiego. Jest to jakiś jeszcze w miarę rozsądny człowiek, jeśli rzeczywiście spełni wszystkie swoje obietnice. No ale przyszło nam żyć w takim kraju, no to niestety. To musimy żyć z tym, czym mamy, nie?